co zrobiła z nami szkoła. Zapraszam. Kochani, zanim przejdziemy do tematu, to chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, że do 5 grudnia 2022 roku w moim sklepie jest taki, powiedzmy, dłuższy Black Friday, gdzie macie minus 40% na wszystkie moje produkty. Są tam szkolenia, jest e-book, więc naprawdę świetne ceny, nawet są pakiety, więc serdecznie Was zapraszam. A teraz do dzieła. Więc muszę Wam powiedzieć, że na moim Instagramie ostatnio przewaliła się dyskusja, w której wzięło udział naprawdę parę tysięcy osób, czyli jak ja to mawiam, solidna grupa badawcza, a wiecie, że kocham takie różnego rodzaju, oczywiście mini badania, takie trochę pseudo badania, bo wiecie, to trzeba byłoby jeszcze zrobić tutaj różne inne rzeczy wokół tego. Niemniej jednak jest to na pewno głos już mocno opiniotwórczy. I to była dyskusja właśnie na temat tego, co zrobiła szkoła. I gdy zadałam pytanie o tym, jaki miała wpływ szkoła, czy pomogła rozwinąć Wam talenty, czy była dla Was wspierająca, niestety większość głosów przemawiała za tym, że nie była to zbyt udana przygoda w tej instytucji. I większość ludzi odpowiadała, że tak naprawdę nauczyciele nie wspierali ich w rozwoju pasji i obdarowań, chociaż oczywiście ponad 50% mówiło o tym, że miało zarówno nauczycieli wspierających, jak i niewspierających, bo oczywiście ja muszę Wam powiedzieć, zgadzam się, że w środowisku nauczycielskim znam takie perełki osób, które są tam, tak jak my mówimy, z powołania, czyli są, wiecie, twórcze, profesjonalne, mają jakąś taką osobowość i kochają po prostu dzieci czy młodzież, bo to trzeba naprawdę kochać, żeby być w tym, wiecie, takim dobrym, responsywnym i wspierającym. Niemniej jednak myślę, że duża część środowiska no, działa w sposób, w którym spotkałam się, wychowując piątkę moich dzieci, które chodziły, oprócz jednego mojego dziecka przez 2 lata, do normalnych takich szkół lokalnych. To jeśli chodzi na przykład o polonistki, to na piątkę dzieci, wszystkie moje dzieci przeszły przez podstawówkę, gimnazjum, bo to był ten system, i liceum. Moje dzieci miały jedną dobrą polonistkę. Nie mówię tu o klasach 1-3, gdzie akurat nie moje dzieci trafiły na dwie dokładnie panie, które były po prostu wspaniałe, ale widzicie, obraz jest taki, podczas gdy ja przez całą edukację miałam w podstawówce i w liceum miałam 3 panie polonistki, wszystkie były naprawdę wspaniałe. I teraz, co ta szkoła z nami robi? Przede wszystkim muszę Wam powiedzieć, że ten model, w którym jesteśmy, to jest model pruski, który pochodzi z początku XIX wieku, który w Prusach wymyślił Fryderyk Wilhelm III na fali industrializacji i miał on na celu pracę w ścisłej dyscyplinie i hierarchii, po to, żeby wychować ludzi, którzy umieją liczyć, którzy umieją czytać, ale głównie w celu tego, aby pracowali później w fabrykach i byli dobrymi pracownikami. I ten system właściwie przetrwał do dzisiaj w różnych odmianach. W kontrze na przykład do systemu Montessori, który ma zupełnie inne założenia, zupełnie inne na przykład przebiega edukacja w systemie fińskim, gdzie zupełnie mamy też inne założenia i inny podział godzinowy, inne role nauczyciela, nie ma takiej ścisłej hierarchii, chociaż nauczyciele są bardzo szanowani w Finlandii. No i też w Finlandii ich dzieci, gdy są testy, to zajmują bardzo wysokie miejsca w testach tych międzynarodowych, tak? Więc to jest bardzo interesujące, że ten model, w którym jesteśmy, nie jest jedynym i nie jest jedynym słusznym. Co więcej, myślę, że przez falę ogromną biurokracji nie zmierza to w zbyt dobrym kierunku. Chociaż oczywiście nie chcę tutaj, wiecie, jakby nie chcę tutaj krytykować wyłącznie nauczycieli, bo myślę, że cały system jest po prostu zbudowany źle. I teraz, do czego miałabym tutaj największe pretensje? I co Wy jakby tutaj podnosiliście w ankietach? Po pierwsze, to jest to, że to jest system, który nie rozwija realnych obdarowań danego dziecka. Myślę, że dzisiaj, tak jak ja zresztą kiedyś rozmawiałam z jedną nauczycielką od polskiego,
mojego dziecka, jak już wiecie, akurat nie z tych nieudanych. Dziecko, które lubiło czytać, które miało bardzo lekkie pióro, więc bardzo łatwo pisało, miało troszkę wycofaną osobowość i mając takie same oceny, jakie koleżanka dostała na SMS 4 zamiast 5, więc poszłam z panią porozmawiać i przedstawiłam jej to, że to jest dziecko, które lubi czytać, to i tamto, czyli wszystko to, co działałoby na moje kiedyś polonistki. Tymczasem uzyskałam odpowiedź, że dziecko się nie umie sprzedać, czyli wiecie, konkurs na sprzedawcę już mamy, no i że w ogóle obowiązuje standaryzacja, więc ona nie zamierza tego zrobić w inny sposób. Więc tak jakby, wiecie, nauczyciel przesunął się z roli tego, który wydobywa, zachęca, zwłaszcza polonista, nie? Rozmawiamy, wiecie, dyskutujemy, myślimy do takiego konkursu na sprzedawcę. Umiesz się sprzedać? Dobrze. Nie umiesz się sprzedać? No twoja strata. Jakie okropne podejście. Druga rzecz, i to właśnie mówiliście bardzo często. Dwa, na pewno nie jest to system obecnie, który uczy myślenia. I tutaj oczywiście zaraz mi ktoś powie, no tak, ale uczenie się na pamięć ma swoją wartość, bo rozwija pamięć. Wiecie co, jako trener pamięci mogę wam powiedzieć, że owszem, można zakuć, dać, zapomnieć i jeszcze tam studenci mówią jeszcze jedno Z. I przywołajcie sobie to, ile rzeczy pamiętacie na przykład ze szkoły, które mieliście wryte na blachę dosłownie, nie? Więc pokazuje to, że wcale rzeczy, które wryjemy, po pierwsze my ich nie pamiętamy długo, a po drugie tak naprawdę one dokładnie nie rozwijają naszej pamięci, bo jest jedna zasada, że zapamiętujemy rzeczy, które generalnie stosujemy. I tutaj nie będę wchodziła oczywiście w to, że jedni mają, wiecie, jedni są bardziej kinestetykami, więc de facto i to większość dzieci powinno po prostu eksperymentować, robić, wprowadzać w życie różne rzeczy po to, żeby je zapamiętać i zrozumieć. Więc jest to system, który naprawdę nie uczy myślenia, nie uczy dyskutowania i nawet ostatnio rozmawiałam z takim młodym człowiekiem, który ma depresję, i mówi, no w szkole to ja byłem prymusem, bo ja zawsze wiedziałam, co odpowiedzieć, wiedziałam, jak się, że tak powiem, w cudzysłowie oczywiście, przypodobać i tak dalej, a teraz wyszedłem do życia i w sumie ja nie wiem, co ze swoim życiem robić, bo ja się tak umiałam dostosować przez te paręnaście lat edukacji do systemu, że w sumie ja teraz nie wiem, co mam robić. Nie? I to jest ciekawe. Więc następna rzecz, której szkoła na pewno nie uczy, to jest to, żeby mieć pomysł na siebie. No bo jeżeli nie rozwija, posłuchajcie, zainteresowań, jeżeli dziecko, które pięknie maluje, tak jak na przykład jedno z moich dzieci, no przerabia oczywiście na plastyce wszystkie możliwe, wiecie, te programowe rzeczy, ale absolutnie nikt nie zwraca uwagi na to, że to dziecko rozwija się bardzo w rysunku i tak dalej. I to jest w ogóle przechodzi niezauważone. To jest tak, jak ja pracowałam z małymi dziećmi, które nie umiały czytać. One czasami miały tak wybitne talenty w różnych rzeczach, które u mnie wychodziły bardzo szybko, ponieważ ja generalnie bazowałam na tym, co dzieci lubią, żeby wrócić potem do rzeczy, które im sprawiają problem, bo to jest łatwiejsza droga dla mnie była. Podczas gdy w szkole te rzeczy przechodziły totalnie, że tak powiem, niezauważone. Więc tyle czasu spędzamy w miejscu, które uczy nas dostosowania się do systemu, chociaż oczywiście ktoś to może nazwać uspołecznieniem, ale no nie wiem, czy to dokładnie jest to, podczas gdy nie uczy nas to tego, żeby jakby powiedzieć, dobrze, ale ja chcę pójść tą i tą drogą. Często takie rzeczy odbywają się wręcz na zasadzie zaprzeczenia, tak? Czyli wiecie, no szkoła mi mówi, no to ja zrobię tam coś zupełnie innego i też nie czasami wychodzi to in plus. Niemniej jednak myślę, że tyle lat po to, żeby po prostu odbębnić program i działać w ramach takiego systemu, no bywa to dosyć takie w moim odczuciu, no chyba powiedziałabym marnotrawieniem dużego potencjału, przynajmniej w tej formie, bo na przykład właśnie w tym modelu fińskim, o którym sobie możecie przeczytać, może kiedyś nakręcę filmik na ten temat, jest to czas, w którym dzieci po prostu rozwijają swoje umiejętności i rzeczywiście nazwałabym go dużą inwestycją w siebie.
Czego jeszcze nie uczy obecnie szkoła? Myślę, że po moich doświadczeniach, i to będzie już ostatni punkt, powiem Wam, to dobrze nie uczy pisać, nie ma dobrej szkoły tego, żeby nauczyć dzieci pisać. Ja miałam takie swoje, że tak powiem, szkole, taki swój sposób szkolenia dzieci i na konsultacjach, i w moich grupach terapeutycznych, i ten sam sposób uczyłam moje dzieci, które doprowadziły do tego, że moje dzieci pisały naprawdę bardzo sprawnie, bardzo dobrze, umiały argumentować różne rzeczy, ale nieskromnie powiem, że sama nauczyłam moje dzieci pisać i przygotowałam je właściwie do wszystkich egzaminów pisemnych, bo szkoła naprawdę tego nie uczyła i nie ćwiczyła. W porównaniu z moją edukacją, kiedy ciągle pisaliśmy i ciągle były sprawdzane wypracowania, to naprawdę obecnie szkoła robi to w minimalnym stopniu, a umiejętność pisania, argumentowania jest, uważam, rzeczą kluczową, ale jeżeli mamy punkt pod tytułem, że nie uczy nas myśleć, no to to jest jakby, wiecie, już efekt domina. Jeżeli nie umiemy myśleć, nie umiemy tego uzasadniać, nie umiemy pisać, prowadzi to do tego, że no myślę, że po prostu jesteśmy wtedy łatwo do ustawienia, prawda? Wiecie, w różnych takich sytuacjach. Już nie mówiąc o nauczaniu filozofii i innych rzeczy, które też uważam jako podstawowe w wyższych stopniach edukacji do tego, żeby kształtować ludzi myślących. I na koniec powiem Wam, szkoła nie uczy nas mówić. Kiedyś była, wiecie, kiedyś były takie zajęcia właśnie z tego, jak mówić. Nie kształtuje to ani elokwencji, ani oratorstwa, ani umiejętności wysławiania się, ani krasomówstwa. Oczywiście, wiecie, no niektórzy ludzie, tutaj na przykład ja należę do tych, mają taką łatwość mówienia, niemniej jednak ta łatwość była kształtowana przez lata przez między innymi mądrych polonistów, którzy dbali o taką, wiecie, umiejętność dyskutowania na różne tematy na lekcjach. Więc to są naprawdę bardzo duże zagadnienia. Niemniej jednak myślę, że wiecie, jedna rzecz jest tutaj bardzo taka zbawcza. Mianowicie to, że dom rodzinny, gdy już wiemy, w jakich wymiarach szkoła nie działa, może być bardzo skutecznym antidotum na ten brak. I tak jak Wam mówiłam, moje dzieci doświadczały tego, że po prostu ten poziom edukacji był bardzo, bardzo zróżnicowany, raczej ku dołowi. Niemniej jednak my w domu czytaliśmy, rozmawialiśmy, i staraliśmy się podchodzić do wszystkich dzieci też indywidualnie, tak aby rozwijać ich zainteresowania. No i dzisiaj moje dzieci rzeczywiście zajmują się bardzo, bardzo różnymi rzeczami i bardzo kultywują swoje pasje, z czego jestem osobiście bardzo, bardzo zadowolona. Dlatego też tutaj chciałabym w ramach oczywiście jeszcze promocji Black Friday odesłać Was do moich kursów, które pomogą Wam właśnie spojrzeć na Wasze dzieci indywidualnie. Bo muszę Wam powiedzieć, że w tym moim sondażu na Instagramie najsmutniejsze stwierdzenia były takie, że ani szkoła, ani rodzice nie dostrzegali mojej indywidualności. I to, że instytucja nie dostrzega, no to jest jedna rzecz, ale gdy nie dostrzega rodzic, to już jest naprawdę bardzo smutne. Dlatego chciałabym Was zaproponować sprawdzone przez ostatnie 30 lat na rodzicach szkolenie Zrozumieć, by pokochać, czyli rodzicielstwo szyte na miarę, które pozwoli Wam poznać i określić indywidualną osobowość Waszego dziecka, co jest bardzo, bardzo ważne. To jest świetne narzędzie, teraz super cenię. I drugie szkolenie, czyli Dobre relacje z dzieckiem w 50 dni, które mówi o tym, jak wspierać je emocjonalnie. Teraz nawet możecie je dostać w super pakiecie, te dwa szkolenia razem, albo każdy z nich osobno, minus 40%. Dodam, że jeszcze jest oczywiście mój e-book Od frustracji do komunikacji, także do 5 grudnia włącznie do nabycia w świetnej cenie. Kochani, to na tyle. Napiszcie w komentarze, co się działo w szkole. Czy szkoła wspierała Was, czy nie? Czy spotkaliście takich cudownych nauczycieli, jak ja miałam szczęście przynajmniej iluś spotkać, którzy naprawdę realnie pobudzili we mnie mój talent. Nawet jedna kiedyś nauczycielka powiedziała: Kasia, ty będziesz kiedyś książki pisać. Prorok jaki, czy co? Dokładnie. I widzicie, już w tym roku wydałam swojego pierwszego e-booka. W związku z powyższym chcę Was zachęcić do tego, żebyście zostawiali w komentarzach, jak to było. Może właśnie spotkaliście cudownych nauczycieli, może spotkaliście okropnych. Jaka była Wasza historia? Podzielmy się tym po to,
aby uniknąć tych błędów, gdy wychowujemy nasze dzieci, czy też gdy wspieramy nasze wnuki. Kochani, to na tyle. Do zobaczenia. Hej!